Dzień dobry Państwu, Maciek z tej strony. A dzisiaj mam dla Was do sprzedania swoje prywatne auto, jakim jest Audi A7 z 3-litrowym dieslem z 2013 roku. Tutaj troszeczkę opowiem o tym samochodzie. Zawsze ten samochód mi się marzył, odkąd, jak dobrze pamiętam, chyba zobaczyłem go pod koniec wakacji w 2010 albo 2011 roku, gdzieś we Władku, stał pod jakimś tam lepszym hotelem. Mówię, co to jest za Batmobil? W życiu takiego samochodu nie widziałem. Człowiek wtedy jeszcze się nawet nie interesował jakimiś tam premierami albo czymś, no bo nawet takich pieniędzy nawet nie widział na oczy w filmach. A wtedy mówię, kurczę, fajnie, chociaż nawet byłoby się kiedyś takim samochodem przejechać. Minęło paręnaście lat, no i udało się nawet taki samochód mieć przez... Mam go w sumie ponad rok czasu, zrobiłem 21 tysięcy kilometrów i powiem Wam, że naprawdę jestem z niego zadowolony. Tu macie zwykłą 3-litrówkę, 205 koni, najsłabszą odmianę tego 3-litrowego diesla i z automatem oczywiście, bo to auto nie było oferowane z manualem. Przebieg 326 tysięcy, czyli taki dosyć normalny jak na taki pojazd. Cały czas Was tutaj trzymam w tym jednym miejscu, żeby pokazać tą świetną linię i dlaczego w tym samochodzie się zakochałem. No naprawdę nie było konkurencji dla tego wozu w innych markach według mnie. No oczywiście, no nie mówię, jakichś tam markach typu Ferrari czy Maserati, ale w takich markach raczej dostępnych dla zwykłego śmiertelnika, BMW, Mercedes. Mercedesy osobiście mi te shooting brake się nie podobają, a tutaj ten samochód wygląda jak jakaś wyścigówka. Zwłaszcza najbardziej podoba mi się ten niski tył, te lampy. Wygląda według mnie to bardzo jeszcze nowocześnie i świeżo. Co poza tym też widać po spojrzeniach ludzi, którzy dalej za tym samochodem się jeszcze potrafią obejrzeć, spojrzeć. I bo też w sumie nie ma go za wiele na drogach. Jest też dość mała taka dostępność tych pojazdów na rynku, żeby spotkać czasami taki drugi na autostradzie, czy gdzieś na przykład ja często jeżdżę do Łodzi, no to potrzeba 2-3 tygodni i to może będzie jakiś nowszy model. Ale cóż, warto było za ten samochód, według mnie, za tego A7 Sportbacka troszeczkę dopłacić, bo zostajemy samochód naprawdę nie szablonowy. A co za zakupów w Polsce, jak widzicie, auto jest zarejestrowane na nasze tutaj blachy, nie tutaj moje lokalne, bo po prostu kupiłem go w Polsce. Szukałem długo takiego samochodu, odkąd tam ktoś ogląda moje firmy, miałem Q3, ale szczerze powiedziawszy, rynek jest tak przebrany w tych autach, albo te samochody są tak zniszczone, że wybrałem samochód z Polski, żeby nie płacić też teraz tak gdzieś około 13-14 tysięcy złotych samej akcyzy. No to sama akcyza, a żeby wyjść na tym samochodzie coś jeszcze zarobić, to musicie oczywiście zarobić te 13 tysięcy, odprowadzić od tego jeszcze VAT i dochodowy. No to wypadałoby spokojnie samochód 20 tysięcy drożej sprzedać, żeby tam wyjść jakiś tam drobny pieniądz, więc jednak wybrałem samochód z rynku polskiego. Teraz zdecydowałem się na rynek zagraniczny, kupiłem 3 litry BTDI. Zobaczymy, jak to będzie. A co do stanu rynkowego tych pojazdów, mnóstwo jest z Ameryki tragicznie naprawionych i mi przede wszystkim zależało, żeby ten samochód nigdy nie był uderzony z przodu. Nie lubię, jak w aucie jest wymieniona deska i bo przy, wiadomo, jakimś tam tanim aucie, jakaś Fabia, coś, te deska jest prosta, łatwo to wyjąć, a przy samochodach takich bardziej premium te plastiki się niszczą, potem to trzeszczy, no i macie niby auto premium za prawie 100 tysięcy złotych, a nie dostajecie tak tego odczucia, bo to wszystko jest takie, nie takie jak powinno być. Albo po prostu, tak jak Wam wspomniałem, naprawdę samochody z rynku zagranicznego wychodziły bardzo drogo, że to na przykład musieliście, tak powiedziałem przed chwilą, dopłacić tą akcyzę, to wszystko i wychodził samochód rzędu w Polsce drożej niż 30 tysięcy ceny rynkowej. Ale gdy oglądałem te samochody w Polsce, no to po prostu nie były warte, albo silniki były do dupy, albo po wielkich naprawach, albo po prostu samochody tak styrane, jakby jeździł tym ktoś na budowie i woził cement. Tutaj naprawdę trafił się zadbany egzemplarz, on jest tylko trzeci rok w Polsce, albo drugi, w 2001 był sprowadzony i bardzo długo serwisowany, jeżeli się nie mylę, do 286 w Audi, więc to też był plus. Nie byłam może na maksa wyposażona, nie jest to jakiś mega pakiet S-Line albo full wypas, ale alusy 19 fajnie się prezentują. Ma składane lusterka, elektryczną klapę, co zawsze wygodne, no i dostęp bezkluczykowy,
co mi absolutnie wystarcza. No i wnętrze jest też ciemne, co czasami się, że tak powiem, przydaje, jeżeli ktoś częściej siada i wysiada ze samochodu. Mierzę go wamiernikiem, tak wspomniałem. Nie jest on po wypadku jeden, tylko tylny lewy błotnik był lakierowany chyba w 2015 roku w Belgii, bo auto było kiedyś sprowadzone właśnie z tego kraju. A ja po zakupie na jakieś tam parę rzeczy musiałem wymienić standardowo. Jestem z tym pogodzony, no bo są to samochody używane. Na początku jakieś tam okazało się, że cieknie termostat. Termostat macie założony orkina, wszystkie uszczelki. Przy okazji też wtedy zmieniony olej. To chyba było po 4000 km użytkowania. Więc ewentualnie olej można sobie zmienić, żeby nie jeździć tym na nim 20 tysięcy km, tylko ja zmieniam co 15. I jeszcze ten zmieniłem w 4. Znaczy komplet klocków z przodu i komplet klocków z tyłu, bo już były też z tyłu na wykończeniu. Tak. Mechanika to wolałem to już za jednym zamachem wymienić. Na tą chwilę tam przegląd był robiony jeszcze we wrześniu. I OC też jest zapłacone na cały rok, więc ten klient przyszły musi się długo to nie martwić. Ja jeżdżę nim non-stop, będę dalej nim jeździł podczas, jak to się mówi, wystawienia w ogłoszeniu, więc na pewno kilometry będą troszeczkę rosły i według mnie na tą chwilę nie ma nic do roboty. No to mówię, pokażę wam jeszcze klapę, fajnie jak się otwiera, jaka jest wielka, pół samochodu prawie zajmuje, ale to jak to mówią, taki musi być, żeby po prostu samochód miał jakiś fajny wygląd. Tu jakieś moje narzędzia do mycia felg, zamkniemy to. No i cóż, chyba od zewnątrz to wszystko, no standardowo. Czy może o tym design, naprawdę ten pasek LED w tych lampach robi robotę. W nocy auto prezentuje się naprawdę nieszablonowo i dość świeżo. Z koła 19, nie czuć tego, bo dużo osób pyta i mi się dobrze na tych kołach jeździ, opona jest dość wysoka, dobrze się to auto prowadzi. Niby na standardzie wychodził na 17 i też takie widziałem w ogłoszeniach, ale do tego wozu to nie pasuje. Ta 19 jest tak, że ten samochód jest wyglądowo według mnie idealnie dobrany. No i przód też troszeczkę podobny do R8, ale no wiadomo, nie będzie to to samo, ale wielka maska, jeżeli lubicie wciskać się jakieś miejsca ciasne, no to to Audi, że tak powiem, nie będzie zbyt łatwo. No ale tego samochodu się nie kupuje, żeby wozić pizzę po mieście. To przejdźmy sobie może do nagrywania najpierw dokumentów. Tu taka ciekawostka, zgadnijcie, ile taki wóz kosztował w 2015 roku, gdy miał 2 lata. Proszę bardzo, tutaj macie cenę bez jednego euraka, 40 tysięcy euro. Wtedy euro było troszeczkę tańsze, no ale no, można powiedzieć 170 tysięcy złotych, gdy miał 2 czy tam 3 lata, czy może troszkę więcej, dokładnie nie pamiętam. Ale jak widzicie, tutaj też macie podany przebieg 75 tysięcy w 2015 roku w maju. Dokumentów mam tu sporo, jak widzicie jest też serwis plan, ale jak często wspominałem w niektórych Audikach, po prostu jest on pusty, macie tylko mniej więcej informacje co kiedy wymieniać, ale na szczęście zostało wydrukowane z Audi przy sprzedaży potwierdzenie serwisów. To jego jeszcze zagraniczny przegląd z 2021 roku, też oczywiście widzicie przebieg 279, czyli w Polsce zrobił no troszeczkę ponad 45 tysięcy. Proszę, no i tutaj serwisy są troszeczkę pokręcone,
Jakoś tak jest to dziwnie wydrukowane, bo ale sobie spójrzcie, 279 w 2020, proszę, tu 250, tu już 220, 200, nie, 188, tu mamy 124, 192, 63, no i to jest właśnie ten chyba jeszcze powtórzony, albo coś, tutaj delikatnie jakieś pomiędzy inspekcje doszły, bo czasami to też jest tak jakoś podane. Ale widzicie, dalej 124, 152, 188. No i tu macie te pierwsze. A nie, widzicie, wmieszało się jeszcze z 19 roku przy 250 i 220. A, i tu macie te stare pierwsze, 92 tysiące km, 16, 14, 63. No i standardowy taki pierwszy po zakupie, 30. To by było z tych serwisów na tyle. No i jeszcze Wam pokażę, gdy ktoś go kupował sobie w 2021 roku. Jak tutaj widzicie, data z auto DNA, wziął sobie potwierdzenie, jak widzicie, auto... Tutaj nie ma żadnych problemów i nawet są jego jakieś stare zdjęcia. Tutaj też macie potwierdzone przebiegi. No i tu są jego stare foty. Jak widać, auto było sprowadzone, duży plus, w całości. Albo ewentualnie mógł być już któryś element lakierowany, ten jak Wam wspominałem, jeden. Dobra, pochowam to i Wam opowiem troszeczkę o środeczku. No to nagrywamy wnętrze. Wnętrze, jak na ten przebieg 326, świetnie utrzymane. A jeszcze wspomnę Wam, że to właśnie jak sięgałem po te dokumenty do bagażnika, no to przypomniało mi się oczywiście, że jest elektryczny, fabryczny hak, znaczy elektrycznie wyciągany, więc jeżeli ktoś potrzebuje haka, to auto też ma. No i oczywiście czujniki parkowania przód, tył, o czym nie wspominałem, bo bardziej się rozwodziłem o historii tego pojazdu. Dobra, licznik oczywiście z dużym ekranem kolorowym, tutaj widzicie spalanie, jakie tam sobie osiągnąłem, ale ogólnie spalanie wychodzi niższe, ja czasami tam gdzieś robię krótki dystans między jednym domem a drugim i mi się to bardzo szybko podnosi, gdzie skasuje, gdy tam gdzie jakieś tam jeździmy, troszeczkę dłuższe trasy, to naprawdę ona potrafi bardzo mało palić i tak według mnie ten taki wynik po mieście 8.4 jest niezły. Teraz mi nawet osiągnęła chyba 5-7 i mając zdjęcie i to do tego zimą, ale ten wóz, żeby mało palił, po prostu musi być nagrzany i już, że tak powiem, rozbujany. Wtedy naprawdę osiąga mało, a gdy jest zimny, no to wtedy leje troszeczkę więcej paliwa. Tu macie jakieś ustawienia, termin serwisu, czyli może ten olej trzeba wymienić, albo po prostu wtedy byłem skasowany. Tutaj mój telefon podłączony, tutaj odbieranie rozmów, no i nawigacja. No takie pierdoły, nic ważnego. Dobra, spójrzcie na kierę. Kiera 300 tysięcy kilometrów, a jest w stanie perfekt. Jakieś może ryski od paznokci, no ale wiadomo, to ma 10 lat, ale jest w idealnym stanie. Właśnie jak szukałem tego samochodu też, to mówię Wam, mnóstwo było samochodów tak zniszczonych w środku, że aż niemożliwe. Tu spójrzcie na te fotele. Perfekt, skóra niepodrapana. To swoje samo puśćcie na boczek u mnie. Igła, nawet dół jest w świetnym stanie. Więc mi się to bardzo przy tym pojeździe podobało. Lewa strona, oczki bardzo podobne jak w A6C7, ogólnie to takie A6C7 wewnątrz. Tutaj jakieś od paznokci, pani jeździła delikatnie podrapane, składane lustereczka, proszę, ładnie nam się tutaj składają. Proszę, rozłożymy. Oczywiście standardowy włącznik świateł z automatem. Tutaj regulacja jasności. Tempomat, no kierę Wam już pokazywałem. Duży ekran, duży plus. Telefon się szybko z tym samochodem łączy. Fajna sprawa. Multimedia. Tutaj też miejsce na dwie karty z muzyką. Akurat u mnie. Tu możecie sobie wyciągnąć spoiler, jak chcecie go na przykład komuś pokazać. Klimatyzacja automatyczna, grzane fotele w aucie. Wszystko z wyposażenia jest sprawne. Jest, jak widzicie, popielniczka nie było palone i nie paliłem, bardzo ładnie pachnie w tym aucie. Tak samo tutaj gałka, zero zużycia. Auto hold, o której wspominałem, gdy lubicie sobie w korkach stanąć bez trzymania nogi na hamulcu, sam zaciąga i lekko puszczę przy starcie, start stop przycisk, standardówko jak A6C7, miejsce na dwa kubki, jakieś moje klucze. Tutaj jeden taki właśnie schowek,
No i ta wersja troszeczkę lepsza, też z drugimi schowkami, proszę. I też mamy schowki pod nogami. O, tu widać są. Więc jest parę bajerów. Schowek zamykany. Taki. No i jeszcze macie zmieniarkę, jak ktoś lubi. Z tych rzeczy. Z tyłu też bardzo ładnie. Zero zniszczeń. Ogólnie do wnętrza według mnie nie ma się do czego przyczepić. Przyjemnie utrzymane, sufity również czyste, nic nie powypalane, więc myślę, że każdemu to wnętrze się spodoba. No cóż, w aucie to tyle, nagadałem się dziś dużo. Jeżeli Wam się filmik podobał, zostawcie łapkę w górę. Macie jakieś pytania, możecie napisać komentarz lub odezwać się na mediach społecznościowych, takich jak Mawka Rauta na Instagramie lub też na Facebooku. Jeżeli chcecie to auto zobaczyć na Automoto, to jest na mawkarautomoto.pl. No i pamiętajcie, że jeżeli tak jest sprzedawany ode mnie od firmy, nie płacicie 2% w skarbówce i przy okazji możecie nawet gwarancję do roku czasu sobie wykupić. To by było na tyle. Pozdrawiam, do następnego. Cześć!